Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książkaróżala.pl. Michał Tuszyński dla Fansportu. Witam Was serdecznie. Moim Waszym gościem Adrian Cios. Cześć Adrian. Witam Ciebie i Twoich widzów. Fajny dres. Słuchaj, pozdrawiam wszystkich kolegów z Extreme Hobby, bo to bardzo fajna firma, która robi bardzo fajne ciuchy. Ja ostatnie majtki już wysłali. Mam wszystko z Extreme. Wiesz, ja cały szafę, bo ja uwielbiam ich rzeczy. Po prostu chodzi mi o jakość. Nie, Extreme Hobby, pozdrawiam serdecznie, no, zajebista marka. Ja też pozdrawiam, znamy się, lubimy, także pod tym wszystkim, co Adrian teraz powiedział, się podpisuję, ale słuchajcie, wracając do tego, co wydarzyło się dziś na programie, to mam takie wrażenie, że paradoksalnie najbardziej Adrian Cios wkurzony jest, wiecie, na kogo dziś? Na Tomka Olejnika. Kurwa, no jak możesz stanąć przy tym pustym łbie i w niego nie wyjebać? Nie rozumiem tego. Walkę Tomek może przegrać, bo uważam, że Najman jest tym klocem zjebanym, jest jaki jest. Ale to walkę może wygrać, a lejąc go przy każdej pierwszej lepszej okazji, jak staniesz face to face, wygrywasz wszystko. Nie no, ja będę Tomka mobilizował, będziemy jeszcze walki, konferencje i w ogóle. Wierzę, że pójdzie po rozum do głowy, posłucha kolegi, kurde, starszego i wykupi mu w ten pusty beret. No to Adrian, szczerze, bo do ciebie jeszcze przejdziemy, ale a propos tego pojedynku, bo wiadomo, jakby komu będziesz kibicował w tym starciu, to nie jest żadną tajemnicą. Natomiast też wiemy, kto jest faworytem zdecydowanym tego starcia i chciałem ciebie zapytać, jak ty na to patrzysz. Czy zupełnie szczerze Tomek Olejnik może to zrobić? No, jeszcze to jest K1. No ciężko. Bardzo lubię Tomka. Nie lubię Najmana, ale to może być bardzo ciężko. Już federacja wie, co robiła. Najman przegrywając 5 razy w ciągu 4 gal, on musi w końcu wygrać, rozumiesz? A kogo mu dasz? No, tylko Tomek został, wiesz, tym może Najman wygrać, mieć szansę. Lubię Tomka, ale kurwa, Tomek jedynie swojej szansy może szukać w wyjebaniu mu na konferencji w zęby, no. No, coś w tym może jest. Mówię, że Tomek może swojej najlepszej szansy szukać, żeby mu wyjebać na konferencji w łeb. Nie mówię, że nie ma szans, ale będzie miał ciężko, kurwa, strasznie, no. Chodzi o to, że ciężko, bo to jest gruba, kurwa, wiesz, ja go wywracałem i tak dalej i tego, a tu macie K1. Wiesz, ten gruby, jak przetrwasz, to on się spompuje moment, no, ale kurwa, musisz przetrwać, nie? Spierdalaj dalej dookoła, potem go wpadnij raz i porządnie. On jak fiknie na plecy, to już nie wstanie, jest jak taki żółwik. Tutaj obok, słuchajcie, Tomek Olejnik rozmawia z Hubertem Ściwujewskim, stąd taka wymiana. Wracając jeszcze, Adrian, do Marcina Najmana. Jesteś zaskoczony, bo oczywiście to nie jest niespodzianka, że on wraca, bo on się pojawia już ostatnio na konferencji. Widać było, że te relacje się ociepliły z federacją, ale jesteś zaskoczony, bo ja byłem po tym, co się wydarzyło na Fame 8, a było bardzo grubo. Myślałem, że on już nie będzie miał miejsca w federacji. Okazuje się, że w tym świecie wszystko jest możliwe. Kurwa, słuchaj, no ja powiem Ci tak, jestem mega zawiedziony, bo... Kiedy liczy, tak jak ostatnio na przykład był program innej federacji, na którym się pojawiłem, też kurwa patrzę, siedzi ten gruby zjeb, mówię, Boże, oby nie ze mną. Sadzają go ze mną i znowu tam to samo, tu przychodzę, już myślałem, zajebiście, mam już święty spokój. No kurwa patrzę, widzę tą grubą kurwę, mówię, Boże, niedługo kurwa, ja nie wiem, pójdę w piłkę nożną grać, patrz, będę chciał strzelić, spojrzę, Najman na bramce stoi, no to już jest takie, wiesz, już jestem zmęczony tym człowiekiem, już naprawdę mi się nie chce z nim szarpać, po prostu mi się już nie chce, chcę coś nowego, a nie w kółko ta gruba kurwa za mną kuryś wsadzają ją ze mną. Może będziecie musieli kiedyś sobie to jeszcze wyjaśnić w klatce, wiesz, bo słuchaj, no ja myślę, uważam, że do tego to zmierza. Uważam, że jedyny sens, jaki miałby, to kurwa walka, trzecia walka, boks, małe rękawice, ale już bez konferencji programów, jako jakiś super fight, czy na przykład, nie wiem, ja wygrałem swoją walkę, on wygrał swoją, wchodzimy na koniec, kurwa, nie wiem, jedna runda, no limit, już żeby po prostu w końcu zakończyć to, rozumiesz? Boks małe, żeby nie płakał po tym jakiś kurwa tego, ciężki człowiek, no. Dobra, słuchaj, teraz już skupiając się na tobie, muszę zacząć od tych słów o Denisie Załęckim, bo nie do końca to zrozumiałem, bo powiedziałeś z jednej strony o nim to, co powiedziałeś, a z drugiej, że go lubisz. Proszę, jakoś to wyjaśnij. No, po prostu lubię Denisa, ale jest sprzedajną kurwą. Lubię go jako gościa, bo jest fajnym, miłym chłopakiem, z którym można pogadać, ale się po prostu kurwa sprzedał i o zasady, o których mówił, już ich nie ma. A to, tyle. Jeżeli jest tak, jak mówisz i robi to, co mówisz, to nie jest jakby powód do tego, żebyś go nie lubił? Za co go w ogóle mi lubisz? Krzywdy nie zrobił. Mi krzywdy nie zrobił, żebym ja go nie lubiał. Go lubię, po prostu fajny, pocieszny chłopak, zawsze się uśmiechnął, piąteczka, wiesz, normalny gość. Tylko, że nie taki, na jakiego się kreuje, po prostu. I tyle. Ja wyraziłem swoją opinię o nim. Ja myślę, że on teraz może chcieć tobie krzywdę zrobić. Nie, no ja uważam, że jak podejdzie do mnie od kolega i powie tak, słuchaj, ja lubię cię, no ale kurwa, no odpierdalasz,
jebem jesteś i tak dalej. Ja nie mam do niego za, ja nie mam mu za złe, bo ktoś podszedł i potrafił powiedzieć prosto w oczy, co o mnie myśli, kurwa, rozumiesz? A nie chodzi i cię każdy w ramię jest zajebisty. No nie, ja szanuję ludzi za szczerość, no jeżeli Denis nie potrafi tego zrozumieć, no to przykro mi, będzie musiał sobie to konfrontować tam sobie. Nie? Adrian, bo nawiązałeś do tego, a to jest fajna sprawa, musimy o tym pogadać, bo zdążyłeś być na tym programie, Cloud, wiadomo o czym mowa, a nagle potem się okazuje, że tej gali nie ma. Jak ty na to wszystko patrzysz? Słuchaj, no ja to ucinam, no zostałem niefajnie się tam potraktowany, wiesz, byłem kurwa nagrywany i tak dalej, nagle się okazuje, że ja robię komuś przysługę, a później moje nagrania głosowe wyciekają kurwa w internet z rąk federacji. Bardzo słabo, więc nie dziwcie, że się wkurwiłem i powiedziałem to wypierdolić. Jeżeli mnie nie szanujecie, to się p***cie i tyle. Kropka. Okej, okay, dobra. To wiesz, teraz nagrywanie z ukrycia, podsłuchy, niby telefony wszyscy kurwa odkładamy na balkon, biuro tego, a pochowane jakieś kurwa dyktafony. Fuj, słabe, nie? Słabe. Klepią ci po plecach, zbywnij ci przyszłość, zaufaj nam, a w kieszeni dyktafon, k***a, frajerstwo, tyle. Okej, okay, słuchaj. Tyle mogę powiedzieć, zostawiamy, przykro mi jest. Zostawiamy ten temat i na koniec to oczywiście, dlaczego przede wszystkim się spotykamy, czyli twoja walka Natana Marconia kontra Denis Załęcki, bo no nie ma co ukrywać, każdy się teraz zastanawia, czy po tym, co się między wami dzieje, tobą a Natanem, współpraca jakakolwiek jest możliwa, bo każdy zdaje sobie sprawę, że bez współpracy może być ciężko z Denisem wygrać. No słuchaj, dzwoni dzisiaj chłop, mówi chłop tak, że czeka na treningu, nie przyszedłem i w międzyczasie wyzywa mnie od kurw, kurwa, ćpunów, alkoholików i tak dalej. Naprawdę się poogarniałem. Nawet sobie aplikację założyłem, pokażę ci, żeby nie kłamać, która przypomina mi o tym, że już nie piję, a jem sober. Na czym to polega? Jestem trzeźwy. Aplikacja, która alkohol. Aplikacja, która pokazuje ci, która pokazuje mi, ile już na przykład czasu nie piję, po prostu wziąłem się za siebie, a chłop dzwoni, wiesz, mówi takie rzeczy i on liczy, że ja co, przyjdę jutro na trening z nim i będę z nim piątki sobie przybijał? Nie, jakbyś zadzwonił, powiedział, kurwa, ogarnij się, mamy walkę do wygrania, ja pierdolę, czekałem na ciebie, odjebałeś, weź rusz tą, kurwa, swoją tłustą dupę i przyjedź na trening, mnie to zmotywuje do trenowania z nim i zachęci, że może on chce wygrać, a jak ktoś dzwoni mnie dalej, wyzywa, to niech wypierdolę. Niego. No ale to powiem tobie, że wypadałoby, żebyście się gdzieś tam złapali i sobie jednak to wyjaśnili, bo no, do walki nie ma wiele czasu. Ci, że mój trener właśnie nawet w trakcie programu, gdzie wiedział, że mam program, wydzwaniał do mnie. O, trener Ryszkiewicz do mnie o 21 dzwonił, więc pewnie chce pogadać o tym, nie? Ze mną. No właśnie, bo jeżeli nie będzie współpracy w klatce, słuchajcie, między Adrianem a Natanem Marconiem, to wiemy, jak to może wyglądać. Bo też pytanie, jak zachowa się Natan. Pamiętam jego ostatnią walkę. No dlatego ja mu nie ufam. Ja mogę ufać tylko sobie. Jeżeli ja chociaż 10% zaufania dam tej to może skończyć tak, że zostanę oszukany przez niego. Więc wolę dać 100% zaufania tylko sobie i liczyć tylko na siebie. Ja się przygotowuję, jakbym się był jeden na jeden i tyle. Tylko nie spóźnię się, nie zasypię na te treningi, bo 10 rano... Ale ja z nim nie zrobiłem treningu, ale ja później sobie zrobiłem trening. No akurat z nim zaspałem. To życie. Dobra, słuchajcie, Adrian Cios i Natan Marconi kontra Denis Załęcki. W tej walce jest tyle możliwości, wszystko się może absolutnie wydarzyć, dlatego ta walka nie kręci. Bardzo tobie, Adrian, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję tobie również, pozdrawiam ciebie i twoich widzów. Trzymajcie się.